mam 40 lat. Wiem, czego mogę się spodziewać. Wiem, czego naprawdę już nie mogę. Wiem, czego mam się bać. Wiem, czego nie muszę. Ale wyjść za mąż ze strachu przed samotnością to wspaniały pomysł i bardzo humanitarny wobec partnera. Czego ty szukasz, Agata? Nie wiem. Nie mógłby pan zastąpić Sabiny i wysłuchać o doktoracie? Ja też miałam koszmarny dzień. Pan tu przychodzi? Nie, byłem kiedyś raz, ale to było tak dawno, że już nie pamiętam. Też było lato. A z kobietą? Sam. Jeszcze wtedy nie byłem żonaty. A skąd panu przyszło do głowy, żeby... Zawsze marzyłem, żeby tu przyjść. Naprawdę? Takie miał pan marzenie? To są pańskie marzenia.
cholera. Jasno. Zastanawiam się nad sobą, nad nami. Pewno z nadmiaru czasu robię rachunek sumienia. Jestem okropną żoną. Myślę za dużo o sobie. To się zmieni, zobaczysz. Dlaczego tak nie mamy dla siebie cierpliwości? Co się z nami dzieje? Przecież ty jesteś wierzący. Ja mogę tego nie rozumieć, ale muszę to uznać. Pamiętasz, kiedy ostatni raz byłeś w kinie albo w parku? Pamiętam. Z tobą wczoraj. Głupi, no. A kiedy ostatni raz byłeś nad wodą? Nie wiem. Nie wiem. Musiałem kiedyś być, ale teraz już nie pamiętam. Pamiętaj. Kiedy... ludziom jest tak dobrze. Nie wolno o tym zapomnieć. To grzech. Grzech to jest, że jestem tu z tobą. Mam nadzieję, że twój Bóg ci to wybaczy. Mnie może nie wybaczać. Nie zależy mi na tym. Bóg kazał się kochać, a nie ledwie tolerować, czy po prostu sypiać ze sobą. Obrażacie go swoimi przysięgami w kościele, swoimi małżeństwami. To nie są... ja wiem, to nie są zasady. Ale te, które mam, nie są wcale gorsze od twoich. Skąd wiesz, jakie są moje? Ty nic o mnie nie wiesz. Wiem. Wiem i wszystko rozumiem.
Proszę cię. Jeszcze tydzień. Wyjedziesz pierwszy, dobrze? Ja zadzwonię do mamy, powiem, że przyjadę 3 sierpnia, dobrze? Muszę wziąć dzieci, psa. Są na wsi. Pojechać do mojej żony. Dobrze. Dobrze, ja wyjadę 3. Muszę, zrozum. Czekają na mnie. Ja wszystko rozumiem. Nie martw się. Nie rozpłaczę się nagle. Nikt nie będzie wiedział. Nawet jeśli będzie mi źle. Nawet moja matka. Wyjedziesz pierwszy. Nie. Ty wyjedziesz pierwszy. Kochani. Wyjedziemy jednego dnia o tej samej porze.
chcesz mnie zostawić. Nie. Nie, tylko ja już nie mogę. Ja nie mogę, nie chcę, nie mam sił. Dobrze. Dobrze, że to powiedziałeś, ja też nie mogę. Nie wytrzymuję. Powiedziałaś? Pestka. Każdy ma w sobie pestkę jak owoc. Bo pestką jest to, w co nigdy nie przestajemy wierzyć. Co najgłębiej jest nami. Co jest twoją pestką? Miłość. Proszę cię, odejdź od niej. O to tylko ci proszę. Wszystko wróci do normy. Wszystko. Tylko spokojnie.
On mnie kocha. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze. Agata? Nie. Tak. Nie wiem. A więc tak. Modlmy się. Nie mogę. Cały świat jest dla ciebie, a ty jesteś mi światem, doliną wśród mgły, powietrzem, ziemią i wodą. Słoneczny blask i księżyca latarnia, wiosenny wiatr, który włosy rozgarnia, brylanty gwiazd rozrzucone jak mak, upojność łąk i dzikiego wzu krzak, i cisza drzew nieruchomych. Wszystko dla twojej miłości, wszystko do jej stóp, wszystkie świata mądrości, najwspanialszy cud. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa, te słowa kocham cię.
zegarek ten, co ustalał spotkanie. Tych kilka płyt do wspólnego słuchania. Krzesła i stolik, dwa okna i drzwi. Ten nasz prywatny świat nocy i dni. Świat przez nas zaczarowany. Sahary żar gasi chłodne spojrzenie. Niagary szum tłumi smutne westchnienie. Milczenie gór było echem złych słów. Słoneczny brzask zmywał pamięć złych snów. A wicher rozwiewał chmury. Wszystko dla twojej miłości. Wszystko do jej stóp. Wszystkie świata radości. Najcenniejszy łup. Wszystko, by jej nie stracić, aby mogła żyć. Wszystko za te słowa dwa. Te słowa kocham cię. Ostatni grosz, by ją nakarmić. Ostatek sił, by ją ocalić. Najlepszy żart, by ją rozbawić. Najlepszy wiersz, by ją zachwycić. By była szczęśliwa.